Opracowany przez Dowództwo Armii Krajowej plan powstania powszechnego Burza zakładał wyzwolenie Polski spod długiej okupacji hitlerowskiej. Przewidywano walkę oddziałów polskich z będącymi w odwrocie Niemcami po wkroczeniu do Polski Armii Czerwonej, w której spodziewano się mieć sojusznika. Szybko jednak nadzieje te okazały się płonne. Polscy patrioci odbijający kolejne miasta z rąk niemieckich, witani w nich z wielką radością, nie nacieszyli się zwycięstwem. Sojusznik okazał się być nowym wrogiem i okupantem. Około 20 lipca 1944 roku wojska sowieckie i armia Berlinga wkroczyły na Zamojszczyznę. W tym momencie oddziały Armii Krajowej, które znajdowały się na Zamojszczyźnie, przede wszystkim 9 Pułk Piechoty Legionów AK pod dowództwem majora Stanisława Prusa Adama, przystąpiły do pomocy wojskom sowieckim i polskim w wyzwalaniu tych terenów. Oni przede wszystkim wyzwolili Szczebrzeszyn, Tomaszów i tak dalej, te wszystkie jednostki organizacyjne miejscowości, które mogli. I w zasadzie prawie do końca lipca Zamojszczyzna była już wolna od Niemców. Witani są owacyjnie, kwiaty. Wszyscy myślą, że to koniec wojny, że to zwycięstwo. Natychmiast pojawiły się przedstawicielstwa terenowe władzy delegatury rządu polskiego w Londynie. No i przystąpiono do organizowania własnych struktur. Trwa ta radość kilka miesięcy. Okazuje się, że miasta otrzymują nowych władców, nowych zarządców i giną niektórzy spośród partyzantów Armii Krajowej bez słuchu. Zaczynają się represje, zaczynają się aresztowania. Dosłownie chwilę po tym, jak wyzwolono Zamość, zostały wystawione rozkazy o uzbrojeniu Armii Krajowej, ale nie tylko Armii Krajowej, wszystkich jednostek wojskowych związanych z rządem polskim w Londynie. Po wybuchu Powstania Warszawskiego na apel generała Tadeusza Bora-Komorowskiego o pomoc dla walczącej stolicy odpowiedzieć miały wszystkie dobrze uzbrojone oddziały Armii Krajowej, w tym jednostki zgrupowane na Zamojszczyźnie. Niestety z terenów zajętych przez Sowietów do Warszawy dotarli nieliczni. Tak było między innymi w okolicach Hrubieszowa. Oddziały te wyruszyły 16 sierpnia z Ornatowic. Na czele kolumny szedł właśnie Karol Bojarski Wyga ze swoją kompanią. Kompanię prowadził Rysio, dziecko kompanii, które miało wtedy około 12 lat i na bębenku, na weblu wybijało takt marszowy. Doszli do Obrowca i tam się okazało, że Sowieci zorganizowali na nich zasadzkę. Ruszyły czołgi, zostało stratowanych kilku żołnierzy Armii Krajowej. Rozbrojono ich, wzięto do niewoli w Hrubieszowie. Około 150 ludzi dostało się do niewoli i tam były między innymi sanitariuszki. Część tych sanitariuszek zostało zgwałconych, także ta cała akcja pomocy na Powstaniu Warszawskiemu nie udała się. Utworzony przez komunistów we współpracy z Sowietami Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego stał się strukturą rządzącą w kraju.
Członkowie wszystkich rozwiązanych organizacji konspiracyjnych mieli złożyć broń i rozpocząć nowe życie w wyzwolonym, jak mówiono, kraju. Nowa sytuacja wśród wielu żołnierzy podziemia niepodległościowego wywołała pewną dezorientację. Są tacy, którzy próbują wrócić do życia. Są tacy, którzy orientują się w sytuacji politycznej. No i nie oddają broni, nie ujawniają się i czekają na rozwój wydarzeń. Są tacy, którzy zostali oszukani przez władzę. Są tacy, jak już mówiłem, o których słuch zaginął, więc różnie na ten temat myślą. Właściwie większość partyzantów nie oddaje broni, broń trzyma w ukryciu. Ci, którzy zostali zaresztowani, już nie wracają. Natychmiast wprowadzono godzinę policyjną. Polacy nie mogli na terenie Zamojszczyzny wychodzić od 22 do 5 rano. Wprowadzono obostrzenia w postaci zakazu posiadania radia, zakazu posiadania broni. Rozwiązano wszystkie organizacje podziemne. Zaczęto tworzyć struktury milicji i powiatowych urzędów bezpieczeństwa publicznego. Komuniści zdawali sobie sprawę, że ich poparcie w społeczeństwie jest niezbyt duże. Wobec powyższego musieli oprzeć się na sile narzuconej ze wschodu. Dowiadujemy się wszyscy znienacka, że zostajemy zdradzeni, oszukani, bo to nie są nasi przyjaciele, sojusznicy, a wrogowie, okupanci, nowi okupanci. Polscy patrioci, przedstawiciele wszystkich formacji niepodległościowych na czele z Armią Krajową, żołnierze walczący ofiarnie o Polskę, trafiali do tych miejsc kaźni, które były wcześniej wykorzystywane przez Niemców. Te same więzienia, te same miejsca kaźni, tylko zmieniają się oprawcy. Tak się dzieje w Lublinie, na Zamku, na Majdanku. 19 sierpnia 1944 roku sztab lubelskiego okręgu AK przekazał do rządu w Londynie następujący raport. Masowe aresztowania żołnierzy AK dokonywane są na całym terenie okręgu przez NKWD i tolerowane przez PKWN. Aresztowanych osadza się na Majdanku. Straty ponoszone przez naród i Armię Krajową nie są mniejsze niż podczas okupacji niemieckiej. Niejednokrotnie stosuje się bicie. Płacimy już nawet krwią. W obozie NKWD zostali osadzeni oficerowie z Komendy Armii Krajowej Lublin i innych obwodów. 3 Dywizji Piechoty AK, 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty, 30 Dywizji Piechoty spieszącej na pomoc walczącej w Warszawie. W Tomaszowie Lubelskim znajdował się budynek Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Było to więzienie UB, miejsce kaźni, zwane Smoczą Jamą. Tam byli przewożeni żołnierze Armii Krajowej, batalionów chłopskich. Często byli przesłuchiwani, torturowani, a także zabijani. Takie więzienia funkcjonowały praktycznie w każdym mieście wojewódzkim, powiatowym, a także w gminach, tam gdzie swoją siedzibę miała milicja obywatelska. Represyjna działalność nowej władzy pochodzącej z sowieckiego nadania spowodowała, iż wielu żołnierzy AK postanowiło kontynuować walkę o wolną Polskę na dotychczasowych zasadach, czyli w konspiracji. Kiedy Sowieci weszli na Zamojszczyznę, część dowódców postanowiła zostać w lesie. No to właśnie jednym z nich był słynny Podkowa. To samo było z Gromem. Grom też pozostał na tych terenach. No i oddział ojca. Władze terenowe Armii Krajowej, które zauważyły, jak zaczyna się traktować AK-owców, tym bardziej, że należy wziąć pod uwagę to, że na Majdanku, który został wcześniej wyzwolony, została osadzona praktycznie cała wierchuszka, całe dowództwo Armii Krajowej z okręgu lubelskiego, zaczęto organizować dalej struktury zbrojne. I to
powstało mniej więcej na wysokości sierpnia. Początek sierpnia 1944 roku to jest ponowne wejście do konspiracji i uaktywnienie struktur konspiracyjnych Armii Krajowej na Zamojszczyźnie. Wszędzie mamy do czynienia z nową sytuacją, z nową władzą. Represje, przesłuchania, inwigilacje. Sowieci stosują najnowocześniejsze metody, najnowsze, najbardziej sprawdzalne przez nich w podporządkowaniu sobie nowych terenów. NKWD, Narodny Komitet Wnętrznych Dzieł, tak to się chyba nazywało, na wzór którego buduje się w Polsce Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, KBW, Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego, to są jednostki, które zwalczają niebyłych, niedawnych, można by powiedzieć, towarzyszy broni, czyli żołnierzy Armii Krajowej. W związku z tym powstaje druga konspiracja. Konspiracja przeciwko Sowietom. Konspiracja oparta na strukturach Armii Krajowej, oparta właśnie na byłych oficerach Armii Krajowej, pod nazwą WIN, Wolność i Niezawisłość i Narodowe Siły Zbrojne. Obie organizacje są podobne. Powiedziałbym, Narodowe Siły Zbrojne są bardziej radykalne w swoich poglądach. WIN chciałby także współpracować, wrócić do normalności. Nie jest im to dane. Komuniści starali się unieszkodliwiać swoich przeciwników politycznych. Nowa władza rozpoczęła zakrojone na szeroką skalę prześladowania członków organizacji niepodległościowych. Dla jednych oznaczało to aresztowania, dla innych śmierć, dla jeszcze innych nękanie, często zamieniające w piekło życie całych rodzin. Mój tata nazywał się Wacław Kosmala. W 1942 roku należał do Armii Krajowej i był w wywiadzie, podlegał bezpośrednio pod pana Bieleckiego, pseudonim Wyżeł, a należał do pod komendę Korda. Taty pseudonim w czasie okupacji był Okrzeja. I po zakończeniu działań wojennych tata został aresztowany przez NKWD. To był sierpień 1944 rok. Rosjanie nie zaakceptowali rządu polskiego w Londynie. Były specjalne oddziały NKWD tutaj rzucane. Dywizja nawet była NKWD, która miała za zadanie spacyfikować wszelkie ruchy jakieś związane z rządem londyńskim. Tato został aresztowany za działalność konspiracyjną i osadzony został w Biłgoraju na UB. Później tatę i taty kolegów z partyzantki wywieźli do Lublina na Majdanek. Tam przybywał na tym Majdanku i mieli ich wywozić na Syberię. Tata uciekł. Metody okupanta, nowego okupanta są bardzo trudne dla ludności. Powoduje to ogólne niezadowolenie, no i odruch obrony. Bo i NSZ, i WIN to są struktury organizacyjne, które powstały w obronie ludności cywilnej. Nieustające prześladowania żołnierzy podziemia oraz ogłoszona przez PKWN mobilizacja do wojska Berlinga spowodowały, że ponowną działalność zbrojną podjęły oddziały akowskiej partyzantki. Między innymi pod dowództwem Józefa Śmiecha Ciąga, Konrada Bartoszewskiego, Wira, Tadeusza Kuncewicza, Podkowy, Jana Leonowicza, Burty, czy Edwarda Lachowca, Konrada. Oczywiście chodziło przede wszystkim o kwestie samoobrony, więc rozbijano więzienia i wypuszczano aresztowanych, bo w tym czasie rozpoczęły się masowe obławy na członków Armii Krajowej, o których wiadomo było, że są przeciwnikami nowej władzy. A także likwidowano agenturę, której ujawniło się w tym okresie bardzo dużo. Więc
Przede wszystkim ten pierwszy okres to jest okres związany stricte z samoobroną. Więzienie w Biłgoraju zostało odbite trzykrotnie. Dwa razy w trakcie okupacji niemieckiej i raz w trakcie okupacji sowieckiej. Po przejściu w Lasy Józefowskie oddział ojca 26 stycznia 1945 roku uderzył na więzienie w Biłgoraju. To było więzienie ubeckie, ale z mocnym wsparciem NKWD. Udało im się uwolnić 67 AK-owców. Oni mieli być wywiezieni do Rosji. Akcje partyzantów nie ustawały. Rozgorzała nowa, wewnętrzna wojna, której celem było stawienie oporu władzy terroryzującej kraj. Na styku powiatu Tomaszowskiego i Zamojskiego, w Budku, to jest miejscowość Nowiny, komuniści zorganizowali obóz, tajny obóz. Po przeprowadzeniu działalności rozpoznawczej przez wywiad Armii Krajowej stwierdzono, że tam siedzą żołnierze Armii Krajowej zatrzymani przez władze komunistyczne, którzy byli likwidowani poprzez nie tylko ciężką pracę w kamieniołomach, ale także poprzez represyjne działanie strażników. Fizycznie byli też mordowani. No i polskie podziemie zorganizowało akcję na ten obóz. Przetrzymywali 150 żołnierzy Armii Krajowej w środku lasu, daleko od siedzib ludzkich, w kamieniołomach. W tych kamieniołomach prawdopodobnie, oni chodzili tam do pracy i prawdopodobnie około 80 z tych tam uwięzionych zginęło w ogóle. Właśnie z wycieńczenia, z przemęczenia. Ludzie pracujący tam, ci partyzanci, poddawani byli wycieńczającej pracy, pracowali po 12 godzin dziennie bez względu na warunki pogody, mieszkali w barakach bez podłóg. Ludzie, którzy umierali, chociaż byli młodzi, z wycieńczenia, dobijani byli pałami, bo oprawcy, a było ich 200 w obstawie obozu, stwierdzali, że szkoda kuli na takiego partyzanta. Partyzanta oni nazywali bandytę. Należy tu powiedzieć jasno i oczywiście, że twórcami tego obozu byli Sowieci. W marcu 1945 roku połączonym oddziałom Konrada Bartoszewskiego, Wira i Mariana Wardy, Polakowskiego, udało się zlikwidować obóz NKWD w Błódku, gdzie przetrzymywano żołnierzy podziemia niepodległościowego. Komendantem tego obozu był Wołodia Konowałow. Prokuratorem był Żyd, który podawał, że on jest z Warszawy, że w Warszawie mieszka, że jest warszawiakiem. I było sześciu jeszcze oficerów. Tych sześciu oficerów, Konowałów i ten Żyd, zostali tam zabici. Obóz został, dom komendanta został spalony, bo on miał taki tam swój dom. No, obóz został zniszczony. To była akcja, która się odbiła szerokim echem na Zamojszczyźnie. Akcje uwalniania więzionych członków podziemia nie ustawały. Ponadto żołnierze Armii Krajowej rozbijali posterunki milicji obywatelskiej w terenie i likwidowali komunistyczną agenturę oraz funkcjonariuszy aparatu władzy. W marcu 1945 roku było kilka spektakularnych akcji, między innymi w Chrubieszowie w marcu 1945 roku zlikwidowano szefa Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego Feliksa Grodka. Zastrzelono jego zastępcę, Chmarzyńskiego Józefa. Dlaczego mówię o spektakularnej akcji zabicia Feliksa Grodka? Bowiem był to osobnik, który chodził z dużą ochroną. I nie można go było zastrzelić na ulicy, chociaż żołnierze podlegli Gołębieskiemu chcieli to zrobić. No nie udało się. Wobec powyższego wymyślono fortel. Zbliżała się Wielkanoc. Wpadli na pomysł, że prześlą właśnie temu Grodkowi święcone.
I w tym święconym saper Nowicki skonstruował bomby zapadkowe. Było tam w tym, oprócz tych tam jajek święconych, kiełbaski, inne, było pudełko z cygarami i butelka koniaku. Było tam, ten koszyk był tak skonstruowany, że jeżeli się ten koniak podnosiło, to wtedy ta zapadka działała i cały ten prawda, nastąpił wybuch tej bomby. Niestety nie podzielił się z nikim, wobec powyższego zginął sam. Ale wybuch, jak wspominał Gołębieski, był tak duży, że zwalił się strop pokoju, w którym on był. Kolejna spektakularna akcja to jest rozbicie więzienia w Zamościu przez oddział podporucznika Szczura, Urszuli. Przy pomocy niewielu ludzi, bo tak naprawdę w akcji wzięło udział 18 osób, uwolniono 301 do 302 osób uwięzionych. Między innymi jednym z nich był późniejszy żołnierz WiN Józef Pyś Ostry. Godzina 10. Słuchamy. Jedna seria. I już każdy jest na wyczuciu do okna i tak mówię, coś się dzieje, coś się dzieje. Druga seria, trzecia seria. Nie wiem. Słuchamy, panie, po schodach. Cup, 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 leci po schodach. I prosto do naszej celi to było, prosto do naszych drzwi. Słyszę głos. Facet krzyczy, zbierać się szybko, bo ustaniecie. Jak powiedział, to bracie, przez ten stół, wszystko, to by pierwsza byli, przez ten stół. Szybko, 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 szoso, na tamtą stronę Zamościa. Nas wyprowadzili na łąki. Pierwszego lutego 1945 roku, to była środa, przeprowadzono akcję na Komunalną Kasę Oszczędności w Chrubieszowie. Miała być wymiana pieniędzy. Pracownica Kasy Komunalnej Oszczędności w Chrubieszowie, siostra Sergiusza Konopy Czarłosia, podała informację, że właśnie ma być wymiana pieniędzy. Akcja się udała, 20 milionów, prawda, wtedy właśnie zdobyto tych pieniędzy, z tym, że 10 milionów przeznaczono na kształcenie partyzantów, którzy chcieli wyjść już z lasów czy z domów i pójść się kształcić, i przeznaczono było oddane do KUL-u. Jeszcze trzeba dodać tutaj, że właśnie część tych pieniędzy, które zostały, były przeznaczone na nie tylko na kształcenie, ale na pomoc rodzinom, których mężowie czy prawda, członkowie rodzin dostali się do niewoli, byli wywiezieni na Sybir, czy byli w więzieniach łubowskich. Działalność zbrojna oddziałów podziemia nie pozostawała bez odzewu ze strony władzy. Z czasem zmieniły się jednak metody pracy aparatu bezpieczeństwa. Pojawiła się taktyka przekonywania ludzi podziemia do negocjacji z władzami. Władze komunistyczne podejmowały szereg działań, aby zlikwidować działalność ruchu antykomunistycznego, ruchu oporu, zarówno na terenie kraju, jak i na Zamojszczyźnie. Pierwsza kwestia to były to wszelkiego rodzaju działania mające znamiona działań prawnych, czyli amnestia z 1945 roku, deklaracja Radosława o ujawnieniu oraz amnestia z 1947 roku. Faktycznie jednak cele
stawiane przed amnestią były nieco inne. Chodziło o zdobycie informacji, maksymalnie dużo informacji o konspiracji, o organizacjach, o ludziach, po to, żeby później wykorzystać te informacje do działań operacyjnych, aresztowania i postawienia przed sądem. Ustawa amnestyjna z 1947 roku przyniosła konkretne skutki. Według szacunków Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego na terenie całego kraju ujawniło się około 90% członków organizacji Wolność i Niezawisłość, która po rozwiązaniu Armii Krajowej w roku 1945 kontynuowała opór wobec władzy komunistycznej. Struktury Zamojskiego Obwodu WiN ujawniły się w pierwszej połowie 1947 roku. W momencie przystępowania do amnestii większość oddziałów z tego terenu zgodziła się na wzięcie udziału w amnestii i ujawnienie się, oprócz oczywiście Jana Leonowicza Burty, który ewidentnie na odprawie w PRSP nie wyraził na to zgody. Natomiast cała reszta oddziałów podległych Marianowi Pilarskiemu, ostatniemu dowódcy obwodu WiN, ujawniła się. Marian Pilarski także się ujawnił. Natomiast już w tym czasie, wiedząc, jaka jest sytuacja, czyli traktując tą amnestię tak naprawdę jako pewną formę zakamuflowania się i zdając sobie sprawę, że prawdziwą intencją amnestii jest aresztowanie tych osób, które się ujawniły i ujawnienie wszelkiego rodzaju struktur konspiracyjnych na Zamojszczyźnie, które jeszcze pozostały w podziemiu, zaczął myśleć o powstaniu, o utworzeniu nowego ośrodka antykomunistycznego. Ta ułuda, którą niosła za sobą amnestia, powodowała, że bardzo wielu konspiratorów zostało przymuszonych niejako do podjęcia różnych form działalności. Jedni rzeczywiście decydowali się na pójście do przysłowiowego lasu, inni, tak jak Marian Pilarski, uważali, że trzeba stworzyć organizację kadrową, która niejako przygotuje grunt pod to taki, zdaniem wielu osób, bardzo realny scenariusz odzyskania niepodległości w wyniku III wojny światowej. Marian Pilarski był znaną postacią w środowisku niepodległościowym. Zawodowy żołnierz doświadczony na wielu frontach, legionista Piłsudskiego, uczestnik kampanii wrześniowej, dowódca kompanii Tyszowieckiej AK i ostatni komendant obwodu zamojskiego WiN. Już w bardzo krótkim czasie po ujawnieniu Pilarski podjął decyzję o powrocie do konspiracji antykomunistycznej. Nawiązał kontakty z dawnymi współpracownikami z AK WiN i rozpoczął formowanie nowego ośrodka, który obecnie określa się mianem II Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej. II Inspektorat Zamojskiej Armii Krajowej miał na celu stworzenie tak jakby siatki konspiracyjnej z kadrami podzielonej na obwody, rejony, placówki na wzór Armii Krajowej, bo stąd nazwa II Inspektorat Zamojski Armii Krajowej. Marian Pilarski tłumaczył to, dlaczego AK, skoro Armia Krajowa już nie istniała. Marian Pilarski mówił, że lepszej organizacji niż Armia Krajowa nigdy nie znał i stąd taka nazwa organizacji, którą on tworzył. Do pierwszych rozmów doszło tuz po amnestii Andrzejem Stachyrą Saturninem. To skonkretyzowało się w ten sposób, że chcieli oni oprzeć się na byłej siatce Armii Krajowej, na znanych żołnierzach z okresu okupacji i okresu działalności WiN. Pierwsze spotkanie miało nastąpić w klasztorze w Radecznicy, który w tym czasie był oparciem dla struktur winowskich obwodu zamojskiego. I wtedy miano złożyć przysięgę. Kolejne działania już z tym związane polegały na ponownym zaprzysięganiu w różnych miejscach nowych członków organizacji.
Zakonnicy bernardyni byli bardzo otwarci na współpracę z Armią Krajową. Tak było podczas II wojny światowej w klasztorze radecznickim. Funkcjonowało tajne nauczanie, była prowadzona szkoła również przez zakonników. Szczególną rolę ten klasztor odegrał już po zakończeniu wojny, gdy Niemcy wycofali się i te tereny przeszły pod władzę komunistyczną. Oczywiście wielu partyzantów z Armii Krajowej, którzy byli związani z klasztorem, nadal szukali oparcia tak duchowego, jak i moralnego właśnie u zakonników i w klasztorze. Zakonnicy byli bardzo otwarci. Wielu z mieszkających w klasztorze zakonników zaangażowało się również po wojnie w ruch oporu. Klasztor w Radecznicy w strukturach konspiracyjnych nosił kryptonim Klasztor lub Zamek. Już od 1939 roku był ważnym punktem zamojskiej konspiracji, najpierw antyniemieckiej, następnie antykomunistycznej. Tu odbywały się spotkania organizacyjne, przechowywano broń i archiwum, a kolejni gwardianie klasztoru byli kapelanami struktur podziemnych. Tu też odbyła się pierwsza przysięga żołnierzy drugiego inspektoratu AK. Poza strukturami drugiego inspektoratu zamojskiego Armii Krajowej w Tomaszowie Lubelskim istniał samodzielny obwód Wolność i Niezawisłość. Nie podporządkował on się strukturom zamojskiego inspektoratu Armii Krajowej. Samodzielnym obwodem WIN dowodził porucznik Stefan Kobos. W 1947 roku doszło do spotkania w Sójscu na wzgórzu Zamczysko. Kilku osób, między innymi Burty, Stefana Kobosa, Skrobana i innych. I tam postanowiono zawiązać zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. Stefan Kobos nie uczestniczył osobiście w walkach zbrojnych, ale dowodził, koordynował te wszystkie działania. Głównie było to skierowane na likwidację funkcjonariuszy UB. Zdarzały się też napady na MO, na Milicję Obywatelską, czy na inne urzędy typu Urząd Pocztowy, czy spółdzielnie, z tym, że to były już takie rzadsze przypadki. Bardziej obwód WIN nastawiony był politycznie na działalność, czyli zbierano informacje, przekazywano dalej. Wszystkie organizacje Polskiego Państwa Podziemnego łączył wspólny cel. Dlatego też i metody działania niejednokrotnie bywały zbieżne. Dowódcy samodzielnego obwodu WIN, Tomaszów Lubelski, podobnie jak komendant drugiego inspektoratu AK, doskonale wiedzieli, że do sprawnego działania w warunkach konspiracji potrzebna jest siatka dobrze zorganizowanych współpracowników. Pilarski zdawał sobie sprawę z tego, że trzeba przygotować szerokie kadry i organizację szkieletową niejako pod te działania. Wobec powyższego tworzył strukturę terytorialną poprzez zaprzysięganie nowych członków. Sytuacja w Polsce i w Europie była taka, myślę o krajach podporządkowanych Związkowi Radzieckiemu, że wszyscy oczekiwali jakiegoś wydarzenia owej mitycznej III wojny światowej, bo przecież tak naprawdę już w 1945 roku pojawiły się nieporozumienia między niedawnymi jeszcze sojusznikami. Wszyscy i cały naród żyli nadzieją na zmianę sytuacji w Europie. Na to, że wybuchnie III wojna światowa, na to, że nasi alianci, którzy nas zdradzili na początku, zrozumieją, co to znaczy komunizm, Polska bardzo dobrze rozumiała. Dopiero w chwili wybuchu
konfliktu, ogólnoświatowego konfliktu zbrojnego ZSRR, członkowie drugiego inspektoratu mieli wspomóc armie anglosaskie w działaniach na terytorium Polski przeciwko Sowietom, czyli poprzez dywersje, poprzez zabezpieczania zakładów przed wywiezieniem, poprzez likwidację osób zagrażających Polakom oraz tak naprawdę prowadzenie działań wywiadowczych i propagandowych. Drugi inspektorat zamojski AK składał się z dowództwa i czterech obwodów: Zamojskiego, Chrubieszowskiego, Tomaszowskiego i Krasnostawskiego. Dowódcą był inspektor Marian Pilarski Jar. Organizacja skupiona była głównie na tworzeniu bazy kadrowej. Niemniej zbierano broń i tworzono oddziały zbrojne na wypadek wybuchu III wojny światowej. W ramach działań zbierano broń, a także były oddziały zbrojne. Jar polecił swoim podwładnym tworzenie na terenach obwodów tzw. trójek dywersyjnych, którym poza atakami na działaczy komunistycznych stawiano za cel uzyskiwanie funduszy operacyjnych. Fundusze zdobywano poprzez napady na spółdzielnie i instytucje państwowe. W akcjach tego typu rekwirowano materiały tekstylne, cukier, skóry, żywność czy pieniądze. Drugiemu inspektoratowi podlegały oddziały Piotra Smagały, Sroki, Ludwika Rogalskiego, Kanciarza, Tadeusza Łagody, Barykady, a później Stanisława Pakosa, Wrzosa, Henryka Kwaśniewskiego, Luksa i Wincentego Wróblewskiego, Szuma. Kolejna kwestia, która była celem działania, to było opóźnienie kolektywizacji wsi. Opóźnienie to miało nastąpić przez likwidację spółdzielni produkcyjnych, a to poprzez uderzenia zbrojne i pozbawianie majątku te spółdzielnie. Wśród tych akcji dochodziło czasami do ciekawych zdarzeń. Otóż na przykład w Szczebrzeszynie dokonano napadu, nazwijmy to umownie, na kasę spółdzielczą. Po tym napadzie w towarzyskim spotkaniu wieczorem spotkali się ci, co byli po dwóch stronach bariery, czyli ci, co byli w środku, czyli byli napadnięci, ci, co napadali. Napadali po to, żeby rekwirować pieniądze w celu utrzymania poważnych oddziałów. Działalność drugiego inspektoratu w większości polegała na zebraniach organizacyjnych, na których non-stop przyjmowano nowych członków. Działalność zbrojna, z uwagi na fakt, że nie chciano ujawniać struktury organizacyjnej przed władzami UB, ograniczona była do minimum. Oprócz tak naprawdę bojów spotkaniowych z oddziałami milicji, obławami KBW i UB, nie mieliśmy raczej do czynienia z planowanymi akcjami likwidacyjnymi czy rozbijaniem posterunków MO czy powiatowych urzędów bezpieczeństwa publicznego. To były po prostu już inne czasy. Patrole nie były. Partyzantka nie była aż tak liczna, żeby mogła sobie pozwolić na rozbijanie już okrzepłych w tym czasie struktur komunistycznych. Raczej dokonywano akcji likwidacji mienia, czyli po prostu rozbijano spółdzielnie. Jedną z takich planowanych akcji była akcja w lutym 1949 roku zabrania ponad miliona złotych z punktu skupu żywca w Tyszowcach. Dokonały jego połączone oddziały pierwszej kompanii Ludwika Rogalskiego, Kanciarza oraz oddziały lotnej żandarmerii Tadeusza Łagody, Barykady, które po akcji i przekazaniu pieniędzy rozeszły się. Pieniądze z tych akcji były przeznaczone po pierwsze na zakup broni, po drugie na wyekwipowanie członków organizacji, które się ukrywali. Do grona najbliższych współpracowników Mariana Pilarskiego Jara należeli członkowie sztabu organizacji. Byli to sprawdzeni i wieloletni działacze podziemia niepodległościowego.
Jednym z nich był Stanisław Bizior, EAM, który w inspektoracie pełnił funkcję dowódcy rejonu Sitaniec. Współpracował on z Jarem jeszcze w ramach struktur WIN. Mój dziadek Stanisław Bizior, pseudonim EAM Śmigło, pochodził z bardzo patriotycznej rodziny. Jego brat Teofil Bizior, pseudonim Kruk, był żołnierzem AK, zginął w 1946 roku, został zamordowany w akcji przez Urząd Bezpieczeństwa. I razem z dziadkiem podczas swojej działalności byli w oddziale Podkowy, Tadeusza Kuncewicza Podkowy na Zamojszczyźnie. Brali udział w wielu akcjach w słynnym rajdzie Podkowy. W 1948 roku wstąpił do nowej organizacji drugiego Inspektoratu Zamojskiego AK. Lata 48-50 to już nie jest okres bardzo spektakularnych akcji zbrojnych, jak za czasów podziemia od 45 do 47 roku. Tutaj nie mamy już takiej dużej ilości osób. Tutaj mamy tak naprawdę do czynienia z patrolami dywersyjnymi. Początkowo powołano dwie trójki dywersyjne, jedną w obwodzie Krasnystaw, którą dowodził Piotr Smagała Sroka, a drugą w obwodzie Zamość, którą dowodził Tadeusz Łagoda Barykada. Aczkolwiek wydaje się, że te dwie trójki dywersyjne działały bardzo krótko, bo za chwilę z uwagi na poszukiwanie osób wyłoniły się z nich grupy zbrojne. I tak naprawdę w zakresie drugiego inspektoratu mamy do czynienia z oddziałem zbrojnym Piotra Smagały Sroki, Tadeusza Łagody Barykady, a później przejętego po śmierci Łagody 13 października 1949 roku przez Stanisława Pakosa Wrzosa, a także tak zwaną pierwszą kompanię Ludwika Rogalskiego Kanciarza, która wchodziła w rejon Sitno-Koniuchy, dowodzone przez Józefa Włoszczuka Pistoleta. Z uwagi na pozycję, jaką zajmował Marian Pilarski, był dość znaną postacią wśród środowiska osób wchodzących w skład struktur akowskich, ale nie tylko akowskich, bo również batalionów chłopskich. I to dzięki niemu i dzięki jego kontaktom tak naprawdę doszło do tak szerokiego odzewu ludności Zamojszczyzny, która zasiliła drugi inspektorat. Gdyby nie on, to tak naprawdę ten inspektorat nie objąłby tak szerokiej rzeszy ludzi. Do rozbicia struktur drugiego inspektoratu doszło w kwietniu 1950 roku. Wydaje się, że w likwidacji inspektoratu pomógł UB przypadek. Człowiek zatrzymany w innej sprawie miał zeznać, że w domu Ludwika Rogalskiego, kanciarza, odbywają się spotkania, w czasie których jest on nazywany komendantem. UB aresztowało kanciarza i Józefa Włoszczuka Pistoleta. Okrutne i brutalne przesłuchania Pistoleta dały początek kolejnym zatrzymaniom i zdekonspirowaniu organizacji. Ci, którzy się ukryli, powiadamiali pozostałych o wpadce, a w obliczu dekonspiracji zmuszeni byli podjąć walkę w oddziałach zbrojnych. Zasilili oni grupy Szuma, Luksa, Romka i Wrzosa. Rozbicie struktur inspektoratu zamojskiego AK wiąże się nierozłącznie z datą 12 kwietnia 1950 roku, czyli dniem, kiedy został aresztowany Marian Pilarski i następne dni, kiedy aresztowani byli kolejni ludzie, kolejni konspiratorzy związani z inspektoratem. To był czerwiec, 20 czerwca. UB okrążyło klasztor i dokonywało rewizji w klasztorze, w kościele. Ludzie, ponieważ to był czerwiec, Radecznica jest otoczona łąkami, bardzo dużo rolników,
idąc w pole, właściwie na łąki kosić, szło z kosami. Komuniści myśleli, że to jest, powiedzmy, walka o klasztor, dlatego tych ludzi zamknęli w jakimś sensie, zaresztowali, ciężarowymi samochodami wywieźli w różne miejscowości, z których oni później musieli pieszo wracać do swoich rodzinnych miejscowości, bo w tamtym okresie rzeczywiście w Radecznicy ludzie byli zbulwersowani z tym, co się wydarzyło. To wydarzenie w jakimś sensie wycisnęło oczywiście znak na moim życiu, bo było to rzeczywiście traumatyczne wydarzenie dla wszystkich mieszkańców Radecznicy, którzy bardzo przeżyli ten fakt, że zakonnicy zostali zaresztowani, osadzeni w więzieniu, a w 1951 roku byli sądzeni wraz z innymi konspiratorami. Generalnie można powiedzieć, że Urząd Bezpieczeństwa, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, aresztując konspiratorów, osiągnęło swój cel. Los członków organizacji już w momencie aresztowania był przesądzony, gdyż wymiar sprawiedliwości podporządkowany był całkowicie władzom komunistycznym. Komuniści głosili hasło: kto nie z nami, ten przeciwko nam. I w imię tego hasła stworzyli prokuratury rejonowe i wojskowe sądy rejonowe. Prokuratorzy i sędziami mogli zostać osoby zaufane. Pierwszą grupę stanowili oficerowie Armii Czerwonej, którzy w ogóle nie mówili po polsku lub bardzo słabo, ale zajmowali najwyższe stanowiska, więc o jakiej tu można było mówić demokracji? Drugą grupę stanowili Polacy z wykształceniem prawniczym, ale ci Polacy, którzy w 1939 roku wraz z wojskami sowieckimi wycofali się w głąb Rosji. Później z armią Berlinga powrócili do Polski, oczywiście już z naramiennikami oficerskimi majorów. Zostali sędziami. Grupę trzecią stanowili absolwenci 6 lub 10-miesięcznych szkół oficerskich, prawniczych. Istniały cztery formalnie warunki dostania się na taki kurs. Pierwszy to 3-letni staż partyjny, ukończenie 7-letniej szkoły podstawowej i wiek 25-35 lat. To byli ci oprawcy, którzy wydali na śmierć Inkę z Pileckiego. To byli ci ludzie, którzy decydowali o życiu i śmierci. To byli ci ludzie, którzy nie pozwolili nam stworzyć demokratycznej Polski. Organy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, oprócz skazania za działalność antykomunistyczną ustalonych osób z organizacji, chciały ich powiązać z działalnością Kościoła katolickiego. No nie było to trudne, bowiem tak naprawdę oddziały drugiego inspektoratu, w ogóle cała organizacja miała duże oparcie w klasztorze ojców Bernardynów w Radecznicy. To spowodowało przede wszystkim, że proces starano się nagłośnić i go rzeczywiście nagłośniono. Miał on charakter pokazowy, przedstawiano go w prasie i radiu. Ordynariusz zakonny, czyli prowincjał, ojciec Bronisław Szepelak, otrzymał wyrok 15 lat więzienia. I choć nie mieszkał w Radecznicy i bezpośrednio nie był zaangażowany w ruch oporu, to jednak sam fakt, że jako ordynariusz przełożony jakoby wiedział, że zakonnicy w Radecznicy należą do ruchu oporu, sprzeciwiają się władzy komunistycznej i nie doniósł tego do UB, za to został skazany na 15 lat więzienia. Inni zakonnicy, jak na przykład ojciec Wacław Płonka, ten, który był kapelanem w czasie wojny, kapelanem Armii Krajowej i po wojnie do 50 roku opiekował się tymi żołnierzami, o których dzisiaj mówimy, że to żołnierze niezłomni. On otrzymał 10 lat karę 10 lat więzienia. Również inni zakonnicy zostali skazani na wieloletnie więzienia. W tamtym okresie, w ogóle to były lata 50., gdzie władze komunistyczne, można powiedzieć, rozprawiały się z Kościołem. Proces kierownictwa drugiego inspektoratu odbył się w październiku 1951 roku. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Lublinie oskarżeni zostali uznani za winnych zarzucanych im czynów.
Mariana Pilarskiego i Stanisława Biziora skazano na karę śmierci. Pozostali oskarżeni otrzymali kary więzienia. Mój tata jako 3-letnie dziecko został zabrany przez moją ciocię na ostatni proces skazujący dziadka na wyrok śmierci. Miał wtedy 3 lata. I z opowiadań cioci wyglądało to w ten sposób, że po ogłoszeniu wyroku śmierci dziadek został sprowadzony po schodach na dół w asyście żandarma i wtedy ciocia pod, nie wiem, chwilą takiego impulsu wzięła mojego tatę do góry na rękach i dziadek w jednym momencie jak gdyby wyrwał się, przytulił tatę, gdzie oczywiście za chwilę został uderzony kolbą karabinu w głowę. Po skroniach spadła krew, a po policzkach łzy i to na pewno nie były to łzy spowodowane bólem fizycznym, tylko tym, że ostatni raz miał możliwość zobaczenia swojego syna. Egzekucję Mariana Pilarskiego i Stanisława Biziora wykonano 4 marca 1952 roku na zamku w Lublinie. Ich śmierć w symboliczny sposób zakończyła funkcjonowanie drugiego inspektoratu jako struktury podległej jednolitemu kierownictwu. Oprócz tego wojskowe sądy rejonowe prowadziły procesy innych ujętych członków organizacji, w tym całej kompanii Ludwika Rogalskiego, kanciarza, oraz żołnierzy oddziału Stanisława Pakosa, Wrzosa. Przez ponad 60 lat od chwili wykonania wyroków śmierci rodziny Mariana Pilarskiego i Stanisława Biziora nie były w stanie odnaleźć miejsca pochówku swoich bliskich. Ofiary terroru komunistycznego często grzebano w bezimiennych, nieoznaczonych grobach, co w późniejszych latach utrudniało poszukiwania. Sytuacja odmieniła się w roku 2017, gdy na teren cmentarza przy ulicy Unickiej w Lublinie weszli specjaliści z Instytutu Pamięci Narodowej. Dla rodzin miało to znaczenie fundamentalne. Szczątki Mariana Pilarskiego i Stanisława Biziora zostały pochowane w bezimiennej mogile na cmentarzu rzymskokatolickim przy ulicy Unickiej w Lublinie. Nie zostały one w żaden sposób zewidencjonowane w dokumentacji cmentarnej. Stąd też zachodziła konieczność przeprowadzenia poszerzonych badań archiwalnych, wykorzystania zarówno zasobu zgromadzonego w IPN, jak również na cmentarzu rzymskokatolickim przy ulicy Unickiej w Lublinie. Janusz Pilarski, myślę, że każdy chyba, gdyby nie wiedział, gdzie jest grób jego ojca, czyniłby starania, żeby odnaleźć szczątki swojej najbliższej rodziny i w godny sposób pochować, ale praca Janusza Pilarskiego jest nieoceniona też z tego powodu, że cały czas podtrzymywał tego ducha, ducha tej wiary, że uda się odnaleźć szczątki bohatera, tak naprawdę całej Polski, bohatera Lubelszczyzny, ale dla Janusza przede wszystkim ojca. Ekshumację przeprowadziliśmy w ramach śledztwa prowadzonego przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie 23 stycznia 2017 roku. Spod współczesnej mogiły musieliśmy wydobyć szczątki 4 osób pochowanych tam od 1968 roku, kiedy to tam miał miejsce pierwszy pochówek. I po przeniesieniu szczątków, tymczasowego przeniesieniu szczątków spoczywających wyżej, natrafiliśmy w dolnych pokładach na 3 foliowe worki. Okazało się, że pracownicy cmentarza, pogłębiając grób w 1985 roku, natknęli się na szczątki ofiar Zamku Lubelskiego. Pieczołowicie zebrali je do tychże foliowych worków i
pochowali w głębi tego grobu. Szczątki zostały przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, gdzie już pierwsze oględziny wykazały, że mamy do czynienia z ofiarami terroru komunistycznego. Czaszki ofiar były zdefragmentowane wskutek bliskiego postrzału. Po ich pobieżnym złożeniu okazało się, że widać ślady postrzału metodą katyńską. Przy jednej z ofiar odnaleziono także okulary. Szybki wgląd w akta sprawy Mariany Pilarskiego i Stanisława Bieziora wykazał, że w chwili aresztowania Marian Pilarski właśnie posiadał okulary. Szczątki zostały następnie zidentyfikowane na podstawie zabezpieczonego wcześniej materiału biologicznego od najbliższych krewnych i w kwietniu 2017 roku podano do publicznej wiadomości fakt identyfikacji szczątków Mariana Pilarskiego i Stanisława Bieziora. Niewątpliwie fakt, że rodzina i najbliżsi przez kilkadziesiąt lat nie wiedzieli, gdzie są pochowani ich bliscy, zamordowani, to było dla wszystkich dużym stresem. Natomiast odnalezienie zwłok i godny wojskowy pochówek tych żołnierzy niewątpliwie jest i dla bliskich, i dla mieszkańców Radocznicy dużym wydarzeniem. Chrześcijanin ma świadomość, że oprócz tego życia tu na ziemi istnieje życie wieczne. I myśląc o życiu wiecznym, szanujemy doczesność, szanujemy to, co się dzieje tu na ziemi. Ciało ludzkie jest dane przez Boga i człowiek powinien dbać o ciało, a chrześcijaństwo w sposób szczególny zwraca uwagę na szacunek wobec osób zmarłych, a szczególnie wobec zamordowanych. Marian Pilarski i Stanisław Bizior spoczęli w bazylice, w krypcie Bazyliki Objawień Świętego Antoniego w Radecznicy, w miejscu, gdzie prowadzili działalność konspiracyjną, w miejscu, które było ich przez długi okres czasu, było ich tak naprawdę drugim domem. Teraz w Radecznicy mamy kryptę żołnierzy 2 Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej, w której jest miejsce jeszcze dla żołnierzy 2 Inspektoratu, których mamy nadzieję odnaleźć. Bo Marian Pilarski i Stanisław Bizior to nie jedyne osoby, które zginęły w wyniku represji komunistycznych i których szczątki zostały ukryte. Rodziny czy Piotra Smagały, Sroki, czy Józefa Pysia Ostrego, czy Jana Hadama Agresta nadal czekają. I nie tylko ich, jest jeszcze wielu innych żołnierzy, nadal czekają na ten szczęśliwy koniec poszukiwań i na to, że będą mogli dołączyć do swojego dowódcy właśnie w krypcie żołnierzy 2 Inspektoratu w Bazylice w Radecznicy. Polacy zawsze byli dumni i zachowywali ducha. Byliśmy z tego znani, z tej niepokorności. Zresztą świadczyły to później inne wydarzenia, rok 56, 70, etc., etc. W związku z tym ta cecha pewnie w nas pozostała i ta druga konspiracja to był nic innego, tylko kolejny etap walki o wyzwolenie. Dziadek dzisiaj by obchodził 100 lat, obchodziłby swoje setne urodziny, dlatego jest rówieśnikiem niepodległej. Chociaż walczył o tą niepodległość, o wolność Polski, historia w tamtych czasach, jeszcze przez parędziesiąt lat długo o nim milczała, o nim, jak i pozostałych żołnierzach niezłomnych.
W końcu nadszedł taki czas, że o moim dziadku mówi się głośno i z szacunkiem, z czego jestem bardzo dumna, za każdym razem wzruszona. I towarzyszą temu wszystkiemu bardzo duże emocje.